81,3, czyli powinien być zamknięty. To jest termostat od Caro Plusa. Producent na Rabłonie, powinien się otwierać przy 85 stopniach. Załączamy gaz. No i temperatura sobie powoli rośnie. Ciągle zamknięty. Może być mała rozbieżność, bo koniec sądy jest, jak widać, przy spodzie garnka, więc może być trochę wyższa temperatura przy całym paniku niż w termostacie. Troszkę wyżej. Cały czas zamknięty. Powinien się zacząć otwierać. Nie wiem, czy widać, ale delikatnie się chyba uchylił. Tak, już się uchylił. No i przy 94 powinno być chyba maksymalne otwarcie. Otwiera się coraz mocniej. No jest już mocno otwarty. 94 stopnie. Włączę gaz, zobaczymy, czy resztę zamknę. Mamy 88 stopni. Termostat się powoli zamyka. Więc jest sprawny. No w tej chwili została niewielka szczelina. 85 stopni. No i w tej chwili właśnie się już całkiem zamknął, więc jest bardzo dokładny. Mara robi dobre termostaty. Także takie proste doświadczenie, dzięki temu możemy wiedzieć, czy nasz termostat jest sprawny, czy nowy też warto wygotować, bo
jednak kupiłem dwa razy bubel, to był akurat firmy Vernet, która robi takie, z tego co wyczytałem, średniej jakości termostaty, na razie nigdy mnie nie zawiodła. Już jest całkowicie zamknięte, 83 stopni na liczniku. No to tyle.